Cześć, słuchajcie, pomyślałam, że nagram Wam krótkie intro do tego filmiku. Tutaj pokazuję Wam, jakie jedzenie bierzemy ze sobą na podróż, ale nie takie przekąski, małe rzeczy, tylko w jaki sposób wykorzystuję to, co zostało w lodówce, a tym razem zostało mi bardzo dużo, bo jechaliśmy na niespodziewaną wycieczkę, więc musiałam to wszystko wykorzystać i zrobiłam naprawdę super rzeczy. O, Basia, Basiu, ale plastiki to do kosza obok. Nie. Tak, Basia nauczyła się wyrzucać rzeczy do śmieci. Tak, zamknąć trzeba, tak? No, przychodzi, otwiera kosz i wyrzuca. To jest bardzo kochane. No więc zobaczcie, co przygotowałam na tą wycieczkę. Było wszystko bardzo, bardzo smaczne. Mam nadzieję, że się mną zainspirujecie. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Postanowiliśmy wczoraj, że dzisiaj pojedziemy na Mazury. Więc tak, ja tutaj kończę moje śniadanie soczewice z ananasem i z ziemniakami. Basia tam jeszcze dojada marchewkę. I robię tak. Makaron ryżowy z brokułami, bo muszę je koniecznie już zjeść, i z ananasem, który został jeszcze z tych naczosów, na które przepis na pewno mam, jego wstawię, albo już jest. Tutaj z tych pięknych bananów i z tych pięknych pomarańczy zrobię chlebek bananowy. Tutaj zrobię sałatkę z pomidorkami, jeszcze będą pomidory suszone, orzechy i pesto z brokoli. I robię jeszcze spring rollsy z marchewką, ogórkiem i tofu. Tak, Basiu, jeszcze byś jadła? Bo się tutaj karmię marchewką. Proszę. Widelcem rozdrobniłam 4 bardzo dojrzałe banany. Dodałam skórkę i sok tutaj z jednej pomarańczy. Teraz dodam jeszcze szczyptę soli. Zaraz dodam taki mam bezglutenowy proszek do pieczenia. To jest taki glut, który zrobiłam z siemienia lnianego. Jeszcze się robi. To jest mniej więcej 1,5 łyżeczki siemienia lnianego. I około 0,5 szklanki wody. I teraz dodam jeszcze 1,5 szklanki mąki orkiszowej i kilka łyżeczek cukru kokosowego. Dodam jeszcze 2 łyżki oleju kokosowego i cynamon. I teraz posypię to jeszcze cukrem i tutaj orzechami pekan. Przygotowane ciasto wstawię teraz do piekarnika, które nagrzałam do 200 stopni. No i będę go piec, tak powiedzmy, 25 minut. Zobaczymy po 20. Po 20 minutach zobaczymy, co tam. Tak, Basiu. Basia szaleje. No, tutaj mi zwinęła taki, zobaczcie, to jest papier do pieczenia. Tylko taki cieniutki, żeby co ja mówię, krawędzie obkładać. Tak, Basiu? No, łobuzuje dziewczyna. No, co zrobić? A tutaj zobaczcie. Zrobiły mi się brokuły w mleku kokosowym. O! Chlapnęło mi. Tutaj mam tego ananasa. Tutaj już jest makaron. Zaraz go wrzucę do brokułów. Chociaż myślę, żeby makaron zrobić taki jakby osobno, żeby on nie był w takim sosie, bo wtedy nie zlepi się ze sobą, wiecie? Dobra, co jeszcze nie zostało? No, to sałatka, to nic, koniec. I te spring rolls zaraz też zrobię. Zobaczcie, tak już wygląda podgotowany makaron. Wiecie co, mam rękawiczki, dlatego że mam bardzo świeży manicure i który wczoraj zrobiłam i chcę go zniszczyć. A zresztą w rękawiczkach mogę dotykać cieplejszych trochę rzeczy. Zobaczcie, to jest makaron ryżowy. Basia. Basia przetargała kosz i chce, żeby ją włożyć. No, niebezpieczna sprawa. Więc, to jest ten makaron ryżowy, który podgotowałam lekko z olejem kokosowym, z sokiem z jednej pomarańczy i odrobiną sosu sojowego. On jest lekko twardawy, ale jak zaleję go tym sosem, który podgrzeje, to będzie idealny, a nie, wiecie, nie zbryli mi się tutaj. Dodam jeszcze do tego ananasa, chociaż może... Ups, właśnie nie. No, widzicie, to jest tak... Mama gotuje, a Basia tutaj ma samowolkę. To pewnie, może dodam to zamiast do tego, to do spring rollsów, bo to powinno być przepyszne. To już mam sos do spring rollsów. To jest po prostu tak 2 łyżki masła kokosowego. Tak, 2 łyżki masła orzechowego. Ogólnie to macie ten przepis oczywiście na blogu i film też jest, więc podlinkuję Wam gdzieś na dole. A tutaj już przygotowałam na sałatkę.
Mam tutaj małą stację do przygotowywania spring rollsów, czyli tak, tutaj się moczą w takiej dużej misce, bo ma dużą średnicę. A tutaj jest bałagan. I tutaj jest tak, marchewka, ogórek, to jest ten ananas w syropie kokosowym, który jest drobno posiekany. Tutaj jest taki tofu, bo tutaj jest miseczka z tofu, który jest w sosie sojowym, imbirze, czosnku i płatkach chili. Widzicie, płatki chili. I teraz będę to rolować tu, ten papier, zobaczcie, jaki jest cieniutki, chować tu i brać to z tym sosikiem. A jeszcze Wam coś pokażę niesamowitego. Zobaczcie. Wow, jak to wygląda. Właśnie teraz wyjmuję. No wygląda przepysznie. Zobaczcie, jak wypadają swoje rolce w pudełeczku. Trzy, żeby nie dotykały do siebie, bo ten papier leżowy się naprawdę bardzo klei. I na to właśnie to, z czym przed chwilą bawiła się Basia. To jest papier taki jak do pieczenia, tylko że on jest w takiej... Czekajcie, gdzie ja go położyłam? O tu. On jest w takiej rolce, bo normalnie używa się to na krawędzi blaszki, żeby nie przypisnęło, czy tam się nie przykleiło. Zobaczcie to. Ach, piękne. No, więc to ukroiłam sobie, ucięłam sobie kilka takich rekuszy i teraz układam i teraz kolejne, druga warstwa. Drugą warstwę układam tak pomiędzy, czyli dwa. I zobaczcie, to jest inny rodzaj papieru do pieczenia, do papieru ryżowego niż ten. Jest taki przezroczysty i taki bardziej gumiasty, ale też jest smaczny. Muszę Wam na szybko nagrać, bo już zaraz jedziemy. Właśnie wziąłem kilka deklejów czekolady. Nie tak biorę. Tutaj. Na jedno sobie kupiłam też gotowinę, suszone banany, suszone porzeczki, to też wezmę. I teraz tak, ciasto bananowe. Pesto z brokoli. I tutaj jest sałatka. Robiłam takie nasze podgrzanki. Tam jest oczywiście szpinak. Pomidorki w różnych kolorach koktajlowe. To jest tofu, które mi zostało jeszcze ze spring rollsów. Orzechy włoskie, pomidory suszone. No i tu jest dużo spring rollsów. A tutaj jest sosik. Zamykamy i gotowe. Tak wyglądają suszone owoce. Teraz je tu zamykam. Basia tam zjadła chlebek bananowy, teraz zjadła resztki tych warzyw ze spring rollsów. I jeszcze mamy taki aloes ze sobą. Nie wiem, czy też tak macie, ale dopiero ruszyliśmy. Jesteśmy teraz na stacji benzynowej. I tak, zajechaliśmy do Maka po latte na sojowym. Ja tutaj między nogami mam to całe nasze jedzenie i tutaj już jadam kilka sojgonek. Po prostu są tak pyszne. Na samą górę wcisnąłem jeszcze kilka tych malutkich, bo miałam już taki malutki papier do pieczenia. Co ja mówię? Cieczę do pieczenia. Papier ryżowy. O, trochę się rozwaliła, ale tutaj jest sosik. Tutaj jest sojgonka. I tutaj się to macza i się zjada. Będzie ciasto bananowe, właśnie tutaj widziałam nożyk i zaraz sobie ukroję kawałeczek.